Cześć, witam się z wami serdecznie w nowym vlogu. Jak widzicie po mnie, jestem tak zmęczona tymi upałami, że to po prostu coś okropnego. Wybaczcie za bałagan, ale pakujemy się na jutro, ponieważ jutro jedziemy do Mercin na wesele, więc będę dla was nagrywać. Tam zostaniemy bodajże 2 dni, żeby dzieci mogły, wiecie, podwiedzać z nami, popływać w morzu i tak dalej. Mamy tam różnego rodzaju plany. Zobaczymy, jak to wyjdzie w kwestii organizacji wszystkiego. Ale cieszę się, że jedziemy. Troszeczkę złapiemy takiego, wiecie, innego powietrza, że tak się wyrażę. Jestem troszeczkę zmęczona tym, bo powiem wam tak, ja nie jestem przyzwyczajona, bo u nas w Niemczech jest tak, że jak ktoś przychodzi do ciebie w gości, to się umawia na jakąś tam daną godzinę, przychodzi i do godziny tej maksymalnie 11 wychodzi. No, ostatnio się zdarzyło, że w pół do 12 chyba wyszła haka na kuzynkę, ale żeśmy długo nie siedzieli razem i był weekend. To po pierwsze. A jednak my funkcjonujemy tak, że idzie się do pracy, do szkoły, do przedszkola, jest normalne życie i kładziemy się normalnie spać i normalnie funkcjonujemy jak każdy normalny człowiek, a tutaj tak nie jest. I wczoraj, jak wam napisałam na Instagramie wiadomość, że o 21 chyba 36 przyszli do nas goście, to wyszli dopiero praktycznie pół do drugiej w nocy. Więc ja po całym dniu pikniku, po całym dniu na słońcu, wymordowana, nie tylko ja, bo cała rodzina praktycznie, no ale nie wypada odmówić, nie wypada powiedzieć, że nie, nie przychodź, bo jesteśmy zmęczeni. Więc jakoś tam, wiecie, przekulaliśmy to wszystko, żeśmy przesiedzieli. No, ale jesteśmy zmęczeni. Ale no, takie życie, takie wakacje, wszyscy chcą nas zobaczyć. Eli, słucham. Miałam wam pokazać kreacje, jakie kupiłam dziewczynom i chłopakom moim, ale to zobaczycie we vlogu, nie będę teraz rozpakowywać tego wszystkiego, bo mam piękne sukienki, chłopcy mają piękne koszule i spodenki. Dzisiaj idą do fryzjera, kazałam Hakanowi nagrać coś od fryzjera, że mogę wam tutaj też wrzucić. Słucham. Z tego zmęczenia mam normalnie czerwone oko i mam takie te oczy suche, jakieś dziwne. No nie wiem, zobaczymy co to. Całe oko jest czerwone. Mam nadzieję, że to nic nie będzie poważniejszego, bo normalnie nie chcę jeszcze po lekarzach tutaj chodzić. Wczoraj też w sumie w tej wodzie, żeśmy tak trochę się pluskali, wiecie, no trochę pluskali. Omywałam tam twarz, bo było tak bardzo gorąco, że po prostu musiałam się odmyć. I w sumie nie pomyślałam, że w tej wodzie oni myją też te naczynia i że to spływa gdzieś tam skądś i może to być woda, no, brudna, nie oszukujmy się. Nie pomyślałam na początku, niby z gór spływać czysta, no ale po drodze gdzieś ci ludzie tam coś w niej zawsze robią. I nie pomyślałam i umyłam sobie twarz tą wodą. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nic się nie będzie poważnego działo z tym okiem. Dużo osób się mnie pyta o to, czy będziemy jechać na Starą Dzielnicę też, bo chciałoby zobaczyć Starą Dzielnicę. Ja mówiłam Hakanowi, pojedziemy, bo w przyszłym tygodniu. Dlaczego tak mało się też ruszamy? Po pierwsze, upały są niesamowite. Ten tydzień jest bardzo upalny. Jak ktoś sobie wejdzie na Karaman Marasz na pogodę i zobaczy, jakie są stopnie, to po prostu zwariować. Mózg wyparowuje, uwierzcie mi. I po drugie, to, że Hakan bardzo się boi tutaj jeździć. Uwierzcie mi, wypadki tutaj są niesamowite i na porządku dziennym. Wczoraj, u nas tutaj wczoraj, gdzie tu jest nasz blok, a za tym blokiem tutaj, dosłownie, moment, muszę się, tutaj u góry, dosłownie, no nie wiem, 500 metrów jest market, nie ten, do którego chodzę, tylko właśnie pod górkę tutaj, 500 metrów dalej jest market, w nim pracował 15-letni chłopak, tak, tutaj takie dzieci też pracują, 12, 13, 14-letnie, pracował i wyszedł na chwilę, żeby przejść na drugą stronę, nie wiem po co i wiecie co, już nie wróci do tego sklepu. Koło nas zabiło go auto. Więc sobie wyobraźcie, jak jeżdżą Turcy. Bez kierunkowskazów, wjeżdżają ci pod koła. Zero, zero zasad. Boże, i Hakan po prostu ma nerwicę, jak tutaj musi jeździć. Nie chce się kłócić, nie chce wyzywać tych ludzi, ale po prostu, no nie potrafi. Nie potrafi mówić, że to jest szok po prostu. Autostrada, trzypasmówka. Po prawej stronie Turcy myślą, że to jest miejsce, gdzie powinni jeździć tylko tiry, więc nawet nie wjeżdżają na całkowicie tą prawą stronę. Po środku jeżdżą sobie jak chcą, a najlepsze jest to, że czasami nawet używają tego środka i lewego pasa jako pośrodkowego pasa, więc tu naprawdę trzeba tak uważać jeżdżąc samochodem, że to jest nie do pomyślenia, uwierzcie mi. I my się boimy, pomimo tego, że mamy ubezpieczenie, po prostu boimy się, że może ktoś w nas wjechać
albo no, no nie, no, na pewno ktoś z nas, no bo my bardzo uważamy, ale po prostu wypadku nie da się uniknąć czasami. Nie da się uciec, nie da się wymanewrować tego. Ja jestem tutaj po prostu zdenerwowana tym wszystkim, znerwicowana. Jedziemy w tunelu, auta nie mają w ogóle świateł tylnych, jest ciemno w tych tunelach, wiecie, no wiadomo, jest tam jakieś oświetlenie, ale jedzie tir bez tylnych świateł, jedzie osobówka, która nie ma tylnych świateł tak samo. No i co tu się dziwić? W tunelu, gdzie jest 80 dozwolone, jadą po 150-200. I tutaj na porządku dziennym są wypadki w tunelach, na ulicach, na drogach, wszędzie, po prostu wszędzie. I to jest dla mnie coś po prostu nie do pomyślenia, nie, mój mózg tego nie ogarnia. Uwierzcie mi, mój mózg tego po prostu nie ogarnia, że tak można jeździć. Tak można jeździć w kraju, gdzie wydawałoby się, że próbują dobiegać do Europy, a jednak jeszcze im bardzo dużo brakuje. Później jedziemy zobaczyć wózek, bo Agana siostra dała nam wózek, ale to jest taki po prostu, ja na to mówię, śmietnik. Ja nie będę z takim czymś chodzić. Ja nie jestem jakąś tam damą ani niczym, ale gdyby ten wózek funkcjonował, to pomimo tego, że nie wygląda i jakoś się nie ten, to byłoby mi to obojętne, wzięłabym go, ale on nie... To jest taka gondolka, powinna być spacerówka z tego zrobiona, brakuje tam części, Nisa nie potrafi tam siedzieć, pasy ją ciągną, siedzi pół leżąco, pół siedząco i to jest po prostu niewygodne dla samej Nisy, więc stwierdziłam po prostu, że pojedziemy zobaczyć taką, wiecie, chociaż parasolkę, żebym ja jej nie musiała nosić przez cały Mersin i żebym mogła jej po prostu taką parasoleczkę, co tam jesz? Parasoleczkę kupić i żeby sobie mogła spokojnie jeździć to w tej parasolce, bo ja jej nosić na pewno nie będę w tych upałach, a mamy zamiar dużo jeździć, dużo chodzić, więc to nie wchodzi w ogóle w grę, żebym ja ją nosiła na rękach. Pytaliście mnie, jeśli chodzi o cenę oleju, 4,5 litra, 149 euro tu w markecie koło, euro, sorry, 149 lira tu w markecie koło nas, a cukier kilogram to zależy od 100 lira, 110, 120, 90 lira, zależy gdzie. Wróciłam właśnie wam nawoływanie do modlitwy. Dalej jeszcze leci, że tak powiem, jak można tak powiedzieć. Ja cały czas słychać nawoływanie. Ja lubię, nie wiem, jakoś mnie to uspokaja. I wam tam właśnie nagrałam, co przed chwilą mogliście usłyszeć. Wieszam pranie, bo jutro będziemy jechać, więc potrzebuję trochę rzeczy. Sobie popram, ja sobie dopiero osobno, bo jak wam kiedyś wspomina moja teściowa, nie za bardzo sortuję pranie i po prostu miałam dużo rzeczy zniszczonych, więc piorę sobie sama. Znaczy sama sortuję, sama wrzucam, sama wywieszam. Czasami siostra Agana mi tam wywiesi pranie. Dziewczyny tu biegają. O. Powiem wam, że to oko cały czas mi się takie zbiera tutaj. Taka rocha, jakby taki, wiecie, śpioch, jakby się to mówi czy coś. I troszeczkę mnie tak dziwnie. Dziwne jest to oko, no zobaczymy. Od Agana siostry ten mały synuś też ma. Cały czas coś mu się tam zbiera, więc no nie zobaczymy, żebym jeszcze nie pojechała z takim okiem na wesele spuchniętym. Ale uboga, jedziemy do jednej z ciotek, gdzie jest wózek cioci z tej z Niemczech. Czyli Hazal wózek jest tutaj. Jedziemy sobie go pożyczyć, bo w ostateczności jakby nie było, no to byśmy kupili jakiś tam, widziałam za 600 lira. Spacerówkę, ale jak jest to pożyczymy. 40 stopni. 40 stopni, Agan. Oj, jesteśmy umęczeni tą pogodą. Jedziemy tak do tyłu, bo ta droga jest jedno... No nie ma tam wyjazdu, musimy cofnąć. Robią nam wodę. Znaczy coś robią, dlatego nie mamy wody w domu. Też nawet nikt nie powiadomił, masakra. Agan chciał iść z chłopakami do fryzjera, ale nie pójdzie, no bo nie ma wody, a przyjdą, to musieli się wykąpać, bo to wiadomo, z włosów i tak dalej. Czyli jedziemy do ciotki, no tutaj u góry zaraz mieszka. Jedziemy do niej,
Potem wózek to jest Hakana taty brat, czyli też brat tego wujka z Niemczech. Jedziemy do nich, oni nas obserwują na YouTube, oglądają nasze filmiki. Tak trochę dla was jeszcze ponagrywam z lotu tutaj. Zobaczcie, kto jest niebezpiecznie. Jakieś tutaj jest rotondo, każdy się pcha, nie wiadomo gdzie jechać, co i jak. Bez kierunkowskazów, bez niczego. O tym właśnie widzicie tutaj na rogu, zaraz zobaczycie, jest ten market, gdzie wczoraj ten chłopczyk wyskoczył, znaczy wyskoczył, chciał przejść na drugą stronę i go potrąciło auto i niestety zmarł. Ja wam opowiadałam, o, tutaj jest ten market, tu, a my tutaj na dole mieszkamy. To przed chwilą widzieliście, jak żeśmy tu wjeżdżali. No, a ciotka mieszka tutaj u góry, zaraz w takim bloku. Znaczy wszędzie takie budynki, to nic innego nie ma, tylko wieżowce. I cały czas się budują wieżowce i cały czas to coraz wyżej i wyżej i wyżej i cały czas jak przychodzi wieczór, to są takie wiatry. No bo to wszystko stoi na górach. Ostatnim razem parę było też cielsień ziemi przed naszym przyjazdem. Troszeczkę się bujało Marasz. Tutaj też jedna z ciotek Hakana mieszka, ale niestety Hakan się z nią nie odzywa. No tam były takie pewne sprawy, się nie odzywają, a tutaj zaraz jest następna ciotka. Tutaj w tym budynku mieszka Hakana wujek, taty brat, czyli jeden mieszka na dole, drugi mieszka u góry, trzeci jest w Niemczech. Witam. U góry jeden mieszka na samej górze, a drugi tutaj, o, na parterze, tutaj. A ciotka nas ogląda, także będzie siebie też widzieć, swój apartament. Tutaj mieszkają. Widzicie, to są takie stare budynki, stare domy. Tu już obok jest postawiony nowy budynek i później architekci kupują te właśnie stare domy, wyburzają, tym właścicielom płacą albo dają w takim wieżowcu na przykład 2 albo 3 mieszkania i tak cały czas powstają właśnie nowe budynki. Kupują stare domy z ziemią, budują nowe, jeśli też miejsce jest takie, wiecie, nawet spoko, nie? I będzie można zarobić, sprzedając te mieszkania. Tutaj jest salon, gdzie zrobią wesela. Kiedyś tu byliśmy, to właśnie było wesela akurat. Leciała muzyka, a że mają tutaj balkon na dole, to mogliśmy sobie zerkać na wesele. Dobra, idę sama, bo wujek jest niestety po operacji serca i nie może mieć kontaktu z innymi osobami jak na razie, więc idę sama. A ja mówię, tylko dobrze naciśnij, bo naciśniesz do tego wujka jeszcze u góry. Czekajcie, Ury Aslanturk, dobra. Zobaczymy, otworzą czy nie otworzą? W którą to stronę w ogóle? Dobra, otworzyli. Idę. Nie widać, chciałam wam pokazać, to jest takie auto, widzicie jak się świeci? Całe przerobione, stare auto, ale zrobione na glamour. No, zobaczcie, jakie auto śmieszne. Oj. Tutaj sobie ludzie odpoczywają. Dużo jest starych aut tutaj, Marasz, ale dużo też jest nowych. Jedziemy. Widzieliśmy wózek. Wózek też nie jest jakaś rewelacja, bo stał na strychu, jest cały taki zakurzony, jakby ktoś, nie wiem, kładł gładź i no, polerował i ten, wiecie, taki kurz się osadził, ale to nic, to się wam umyje. Nie będzie problemu. Tu jest bardzo dużo sklepów, restauracji. Możecie sobie zobaczyć wieczorami. Tutaj tętni życie, naprawdę. A, Migros budowany. Tutaj jest ten Migros, duży market. Co chwilę się budują. Tutaj kiedyś nic nie było. Tu było puste pole i droga, a teraz cały czas miasto się powiększa, idzie w dół i w dół. Tu jest meczet. Cały czas. Kiedyś jak Haga się wprowadził, to koło niego nie było żadnych wieżowców, puste pola, a teraz to już to idzie het na dół. Ja już w ogóle nawet czasami nie wiem, gdzie jestem, powiem wam szczerze. Czasami mi się myli. Jakby mnie ktoś gdzieś zostawił, to bym chyba nie umiała do domu trafić, bo jest tyle tych wieżowców, tyle tego wszystkiego. O, zobaczcie, jak wyjeżdża cyk, bez kierunkowskaza, bez niczego. O tym właśnie mówiliśmy. Nikt się niczym. On teraz włączył kierunkowskaz, że jedzie w lewo. Tragedia. Prawda. Już wam wspominałam, że wszędzie można się napić wody. Na każdym rogu są takie właśnie jakby zlewiki z kranikami, że można się napić wody za darmo. Jak ktoś potrzebuje, to podchodzi i pije taką wodę. Popularne Akto, restauracje w Marokko.
Maraż, już ponoć też są w Gaziantep. Bardzo fajne lody, mają wszystko, obiady i takie śniadania. Bardzo fajne, jak ktoś będzie w tym w Maraż, to warto skorzystać z tej restauracji Aktu. Wszędzie już teraz, na każdym rogu praktycznie. Tutaj strach nawet przechodzić na zielonym świetle, bo jak przechodzisz na zielonym, to auta i tak, pomimo tego, że dla aut jest czerwone, to auta i tak jadą. A jak się zatrzymasz, to jest strach się zatrzymać i przepuścić kogoś na pasach, bo z tyłu mogą w ciebie wjechać. Także ani tak dobrze, ani tak dobrze. A więc uważajcie, by jeździć w Turcji samochodami, nie tylko samochodami. Zobaczcie, jak tutaj jadą i powiedzcie mi, czy to jest normalne, czy to jest bezpieczne w XXI wieku. Na drodze, zobaczcie dziecko w tym, w aucie, w jakiejś przyczepce. Zobaczcie, co to jest. Dzieci, co? No zobaczcie. Ktoś by powiedział, że może teraz, ale przesadzasz. No zobaczcie, co to jest. A później się jeździ. No, Haga mówi, że to Syryjczycy, ale Turcy też tak robią. Więc no. To. Więc zobaczcie, a później nie dziwota, że są wypadki na drogach i giną ludzie, giną dzieci. No. Straszne to jest. Czy podjechali? Podjechali tutaj, tak to wygląda, dziecko na przyczepce, mniejsze, starsze, tata prowadzi, obok syn, mama z tyłu. O, zobaczcie, a policja jedzie tutaj, a oni są tutaj, nikt się nie interesuje, to nie jest normalne, naprawdę to nie są. Zobaczcie, wziął tam jakiś drink od tej kobiety z tyłu, masakra. Zobaczcie teraz tutaj, co jest. Jeżdżą takim czymś, on se tam pali papierosa, nie patrzy w ogóle na drogę, masakra. Bój się dziwota, że takie tyle wypadków jest, naprawdę, uwierzcie mi, o, tam następni jadą z dziećmi na przyczepce. Po prostu naprawdę słyszy się codziennie o wypadkach i to śmiertelnych wypadkach na drogach w Turcji. I my się dlatego tak bardzo boimy jeździć tutaj samochodem, bo trzeba mieć oczy dookoła głowy, sprawdzać po parę razy, jak się skręca i w ogóle tragedia. Jeśli chodzi teraz jeszcze o ceny mieszkań, bo ktoś się mnie zapytał o mieszkania, o ceny mieszkań, to w każdym mieście są inne ceny. Tutaj trzeba tak powiedzieć, że od 500 000 lira się zaczynają ceny w takich właśnie blokach na dzień dzisiejszy, może już teraz trochę więcej, ale ceny są kosmiczne. Za takie mieszkanie kiedyś było można dać od 150 do 300 tysięcy, a teraz to jest i 500 000, i 600 tysięcy, i 700 tysięcy. My jak patrzyliśmy na mieszkanie na 2+1, to minimum byśmy musieli dać 500 000. A już nie wspomnę o mieszkaniach, które są na przykład 4+2 albo 3+2, to już są gigantyczne ceny. Na dzień dzisiejszy, parę lat temu chcieliśmy sprzedać to mieszkanie, gdzie jest teściowa i one kosztowało wtedy, można było wystawić je za 250 tysięcy, a teraz jest warte 1,5 miliona. To sobie wyobraźcie, jak podskoczyły ceny do góry. Mówię do Hagana, że teraz od 500 000, mówię, trzeba liczyć. Ja mówię, to już dawno było, parę miesięcy temu. Mówi, teraz za 500 000 to nie kupisz mieszkania dobrego. Także widzicie sami, jak ceny poszły do góry. Tragedia. No ale no widzicie, życie toczy się dalej. Każdy żyje sobie jakoś. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej po prostu. Gdzie idziemy? Na restaurant. Do restauracji idziemy. Rodzinny wypad. Tak gorąco, że musimy po prostu wyjść już pod wieczór, bo tragedia. Rodzinka siedzi na balkonie. Już przyszła ciotka, my no niestety nie będziemy przesiadywać codziennie z ciotkami i tak dalej, bo my też chcemy troszeczkę skorzystać z tych wakacji, więc a ciotka już była u nas 3 razy, więc sorry, ale nie da rady. Pokażę wam trochę Maraż wieczorem. Przez brudną szybę w aucie. Bo mieliśmy umyć auto już tyle razy, jeszcze tego nie zrobiliśmy. Ładnie? Podoba wam się? Wyjedziemy. Koło domu jest ta restauracja, także jedziemy sobie tam. Mi się w sumie nic nie chce, bo ja się najadłam. Teściowa zrobiła dobry obiad, ale coś zimnego do picia z chęcią. Jakby ktoś nie dowierzał, to teraz wieczorem o godzinie, zaraz wam powiem, której, bo tutaj jest na zegarku inna, bo nie przestawiliśmy. Nie ładuje się ten. O 31 stopni, u mnie na zegarku jest 20...
49. Jechaliśmy pod restaurację Agdo, tak jak wam mówiłam. Elif! Tylko ja tak kurde nieelegancko w koszulce i takich wiecie, zwykłych spodniach. Elif zaraz wejdzie we mnie. Idziemy do restauracji, bo tu też jest plac dla dzieci na samej górze, że mogą się pobawić, więc zobaczymy jak to będzie tutaj. Dużo ludzi. Wieczorami życie się zaczyna. Ładnie jest, nie? Dali, daj rączkę. Mama! Okej. Wszędzie jest marmur. W Turcji jest bardzo tani marmur w ogóle, więc wszędzie jest marmurowo. Zobacz jak pięknie. Wow! No mega, nie? Ale pięknie. I tak, co jest u góry? Elif, ty chodź tutaj, my tu czekamy. Wielka lampa, to od samego dołu do samej góry. Trzy piętra. Uuu, jak fajnie chłodno. Wejdziesz ładnie, żebyś nie upadła. Wszędzie inny wystrój. Tu się wystrój, wszędzie inne siedzenia, kolor siedzeń. Dzieci oszalały. Nisu! Nisu! Nisa się patrzy. Dzieci oszalały, ale pięknie. Zobaczcie, fajnie zrobione ściany. Wszędzie marmur. Pięknie. Uciekli tam. I to jest taki specjalny plac zabaw dla dzieci. To się chyla. Zobaczymy, co jest w menu. Chyba ty nie wiedział, co ma do mnie powiedzieć. Nic nie powiedział. Al menu? Ja nie jestem głodna, powiem wam tak, ale patrzymy jakie. Tu są fajne ceny, tu nawet nie jest drogo, coś jak taco. Nawet jest ten guacamole. Kiedyś tu jadłam bardzo dobry makaron meksykański, naprawdę. Jasmin, hamburgerystio. O, gdzieś tu jadłam, o, Mexico Adi. Bono çok güzel canım. Ne ilgili bu? Meksikano. Güzel mi? Bilmem ya. Çok yedim evde. Mehmet Efe de izliyor musun? Pizza jest. Naprawdę takie wiecie, bardziej nietypowo dla Karaban Maraş i Turcji dania. Są też różnego rodzaju inne dania. Są też tureckie, jak zobaczycie, takie pide, nie pide, główeć i tak dalej. Lody. Różnego rodzaju baklawy, jak chcemy jakiegoś drinka, wiadomo, bezalkoholowego. Bo tu nie ma, Hakan mówi, procentów. Nisu, herbaty, ja nie chcę gorąco na herbatę, nie lubię. O, to jest dla mamy. Jakiegoś takiego. Fajne to jest, od 3 lat dzieci mogą tam przychodzić. Rodzice sobie tu mogą, o, tak jak my usiąść gdzieś, tam też są rodziny. I dzieci się bawią, a Nisa siedzi, czeka na jedzenie. My zamówiliśmy, później wam pokażę co. Tu siedzi Bas. Toaleta bardzo ładna, naprawdę. Ja to, jak wiecie, ja lubię wam pokazywać wszystko, więc idziemy. To piękne lustro. Jak są? Wszędzie marmur, naprawdę. To jest naprawdę tanie. Elifuś, tu chodź. I każde piętro ma tylko chyba różnego rodzaju inny kolor krzesełek. O to mi chodzi. No, krzesełka są tylko innego koloru. Mieliśmy miejsce, bo tam było gorąco. Na dole jest bardzo fajnie chłodno, a tutaj jest troszeczkę mniej chłodno, no bo dzieci się bawią i żeby się chyba nie przeziębiły, nie wiem. Nisu!
Tutaj jest takie okno. Przyszła pizza, przyszły frytki, przyszedł mój makaron, który stoi tam. Mamy takie drinki bez alkoholu, mojito, a Haka nie wiem co sobie wziął, zaraz spróbuję. Tutaj jest też są orzeszki i jest tu marasz tarana. No i cola i wiecie no, woda i tak dalej, i tak dalej. Siedzimy sobie w restauracji jeszcze. Dzieci się bawią, Haka się śmieje do mnie. Zagada głupia do telefonu. I zaje kawałki pizzy. No, taką dostała bransoletkę od cioci, żeby odciągać. I te... jak to się mówi po polsku? Nie wiem, żeby chronić ją przez zauroczenie. Żeby jej nikt jej nie zauroczył, o to mi chodzi. No. Żeby ją chroniło. Także, jeśli siedzimy, dzieci się bawią. Gabis z moim okiem nie jest za dobrze. Zobaczcie, co się dzieje. Tragedia. Ciotka powiedziała, że może być to też od słońca, bo ona też ma taki problem, więc może i słońce przegrzało gdzieś tam za mocno. Zobaczymy. A mój mąż zaraz wam pokażę wam. Taka w swoim żywiole musi być tarana. Jakby nie mogło być inaczej. Orzeszki, herbatka. Bez drineczka, papi? On alkohol? Bezalkoholowo, no bo w Marasz to wiecie, no niedozwolone jest, żeby gdzieś alkohol był. No są sklepy przeznaczone na alkohol. Ale to jest bardzo dużo osób wierzących i ogólnie to nie wolno. U góry bardzo dużo ludzi z dziećmi. Zaczęło przychodzić, bo tak jak wam mówiłam, życie się zaczyna wieczorem. Cały dzień się siedzi w domu w takim upale. Chodź, trzymaj teraz to, teraz trzymaj. Poziu, Elka. Trzymaj się mocno, żebyś zaraz tam nie poleciała na sam dół. Możesz. Chodź, tato już poszedł, czekam na ciebie teraz. Pamiętam, poszedł z mamą do auta. Nie płacz, dostała Eli w ciuchy od cioci. Trochę przydłużę, no ale dobra. Ciebie nie przydłużę, są... Gdzie Eli? Za szerokie w pasie. Wszyscy się patrzą, jak nagrywam. Uwielbiam tej żyrandole, naprawdę. Kiedyś jak się wybudujemy, mam nadzieję, to sobie przywiozę żyrandole z Turcji. Bo są przepiękne. Nie idę, czekam na ciebie. Tu jest taki mały sklepik. W ogóle coś mi się stało. O, przyłączniami. O, taki swojski mały sklepik, jak kiedyś w Polsce były warzywniaki. Za to jedzenie, co tam było, czyli dwie porcje frytek, pizza. Co tam jeszcze było? Tarana, jakieś tam orzeszki Hakana, mojito, jakiś drugi drink, cola. Nisu! Ale zdaje smoczka. Zapłaciliśmy 373 lira. No, Haka dał 400, bo wiadomo, tip trzeba jakiś tam dać. I... Nie wiem, ile to jest euro. Musicie to przeliczyć sami. 1 euro 18 lira. No to tam. W 9 centach? Czyli będzie wychodziło jakieś 23 euro. No, no spoko.